Siemaneczko, z tej strony Mr. Adnes 18 i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj tak bardziej z podziękowaniem i ze specjałem na 1000K. Otóż no już przedwczoraj w sumie wybiło 1000 subskrypcji na kanale, ale na głosowaniu było 39% na historii gospodarstwa i 39% na pokazaniu właśnie Wam gospodarstwa i maszyn. Dlatego postanowiłem poczekać jeszcze z 2-3 dni, żeby zobaczyć, co tak naprawdę będziecie chcieli zobaczyć na tym specjale. Także ja Was zapraszam na prezentację, a Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że w końcu wyczekiwane 1000. Naprawdę jestem mile zaskoczony tym, że jesteście, że pomagacie mi w rozwijaniu tego kanału. Serdeczne podziękowania dla Łukasza, dla Adama, którzy też czasem podsyłali jakieś nagrania, że chłopaki, dzięki Wam ten kanał rozkwita. Jeżeli będziecie coś mieć, to podsyłajcie tu, widzowie nie wybrzydzają. A przynajmniej jeszcze nie wybrzydzają. I słowem wstępu tyle. Zapraszam Was na prezentację i jeszcze raz z całego serca bardzo, bardzo dziękuję za te 1000 subskrypcji. Ciężko się jest wysłowić, bo to emocje takie, że... Także tak. To zaczynamy. Gospodarujemy na 16 hektarach, z czego 8 hektarów to są pola uprawne, drugie 8 to lasy. Prowadzimy nieduży tartak. 6 hektarów przeznaczamy na łąki, a 2 hektary obsiewamy zbożem. Jeszcze w tym 20 arów sadzimy ziemniaczka, a jeszcze dodatkowo zbieramy trawy z jakichś 20 hektarów. Nie na zasadzie dzierżawy, tylko ludzie po prostu dzwonią, mówią, że bardzo by chcieli, żeby im zebrać. Wiadomo, dopłaty biorą, gospodarstwa nie mają, no ale żeby wziąć dopłatę, musi być skoszone i zebrane. Nie chcą kombinować z wypalaniem łąk, bo to się różnie kończy. Dzwonią, mówią, że tu i tu mają pole, by chcieli, żeby skosić. Nawet niektórzy mówią, że jeszcze zapłacą za to. My przyjeżdżamy, kosimy, siano zbieramy, czy to przeznaczamy na siano, czy na kieszonkę, to już nasza sprawa. Robimy i mamy paszę na cały rok. A więc pierwsze pomieszczenie, stara chlewnia z 89 roku, mieszcząca jakieś 250 sztuk świń. Teraz wyłączona z użytku, niepotrzebna, stoi od chyba 10 albo 15 lat, bo zastąpiła nowa chlewnia, która popracowała zaledwie 4 albo 5 lat. Ale w Polsce u nas się świnie nie opłacają, to od tamtej pory pusta stoi. Kolejne pomieszczenie, no tutaj jest jeden z dwóch kurników. O, tak to wygląda tutaj, o. Kurnik jak kurnik. Nic więcej nie potrzeba, tu jest takie pomieszczenie. To jest socjalka, trochę nie. U góry mamy złom. Tutaj za ścianą mamy takie pomieszczenie, no, takie różne graciarnie. No i za tym pomieszczeniem jest tam hydrofornia. Tutaj mamy wybieg dla kur. Mały ogródeczek. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie na taki osprzęt, na wiadra, na skrzynki, na opryski, na farby. No, jak coś nie potrzeba, to się tu wkłada, a potem jak potrzeba, to się wyciąga. Tutaj mamy taki swój mały warsztacik. Jak widać, jedna kosiarka stoi, druga kosiarka stoi. Tu jest osłona do tej kosiarki. Poznaniak, motyl. Tu trochę takiej graciarni, no ale warsztat jak warsztat. Najważniejsze, że wszystko jest pod ręką. I przy okazji garaże. Tu mamy jeszcze drewutnie. Jeden z dwóch dolnych zaczepów do zetora. Tutaj wychodząc mamy magazyn na zboże. Trochę kukurydzy zostało jeszcze. Otrąb podzielony jest na trzy hale. Pierwszą, drugą i trzecią. Na trzeciej mamy śrutownik do zboża. Śrutownik do zboża marki. Może tu coś będzie, chociaż nawet na silniku. Silnik oryginalnie jest od niego. To
Nie ma nic wspomniane, ale jeżeli może by ktoś miał, to może się podzielić w komentarzu, jak się nazywa. Przyczepa Hakpol, czy Makpol, jeden pierun. Jedna z perełek, 89 rok, ZL7211 wraz z studem Agromasza EU104 o udźwigu łącznym 1200 kg. Stodoła jak to stodoła. Dmuchawa do siana, teraz lekko przerobiona na rampę do bel, żeby można było z łatwością je wtulać do właśnie na stodołę. Stodoła razem z tą stajnią została wybudowana w roku 1970. Spawareczka. No i tutaj wchodzimy do, no, dawniej była stajnia, potem została przebudowana na chlewnie, a teraz służy jako na jednej stronie boks dla cieląt, a tutaj drugi z kurników. Dojarnia. Płyta obornikowa wraz ze zbiornikiem na wodę gnojową i gnojówkę ze stajni. No i oczywiście stajnia. Stajnia jak stajnia, nic od 70 roku się tu nie zmieniło. No, odmalowana co prawda była kiedyś i teraz trzeba było ją trochę poprawić. Dalej idąc, roller z 2005 roku. Jedna jeszcze z dwóch ciężarówek DAF 95,480 wraz z naczepą Intercars. Ładowność maksymalna 30 ton. Owijarka dobel wraz z kołyską Sigma Tekla. No i przyczepa łosiowa. Chyba Sonak, jeżeli się nie mylę. D3 350 albo autosanka. Nie wiem, autosanki nie robili. W autosanie nie robili drewnianych burt. Także jeżeli ktoś by miał podobną, to może wspomnieć w komentarzu. To jest bodajże chyba jeszcze 69 rocznik produkcji. Także jeżeli ktoś by miał, to bardzo bym prosił się podzielić, czy to jest autosanka, czy jeszcze stara sanokowa. Adapter do obornika. Beczka Meprozet 4,5 tysiąca litrów. Łyżka do tura. Tu jest taka graciarnia też. O, dachówki nawet są. Beczka 2,5 tysiąca litrów na serwotkę. Druga płyta gnojowa do tej chlewni. Kopaczka do ziemniaków z 63. Przerobiona nadciągnikowa. Była to konna kopaczka, teraz dziadek ją przerobił w 70 roku, w 72 chyba dokładnie, jak kupił 40 naciągnikową. Trasa Massey Ferguson 16-20. Puk Akpil Grudion strójka pododrywkowy i kombajn klas Kosmos z 70 roku. Ciekawostką na tym kombajnie jest to, że kombajn wzrostowy produkowany w 70 roku, a silnik w tym kombajnie jest jeszcze z roku 70. Jest to silnik Forda czterocylindrowy, regenerujący moc chyba 95 koni mechanicznych, także ładnie. No i tu taka wiata nieduża, tak na maszyny, na jakiś złom zawsze. Złomu na gospodarstwie nigdy mało, zawsze się do czegoś przyda. Kultywator, talerzówka, Famarol Słupsk, wóz do drzewa zespawany własnoręcznie przez mojego dziadka świętej pamięci i wujka, tutaj co zaraz po sąsiedzku mieszka. Rozrzutnik czarna-białostocka, ogólnie nie polecam, złom jak pierun. Jeżeli był nowy, no to fajnie chodził, teraz to lekko się przekrzywi na polu i zaś się listy zaczynają krzywić, ale on już swoje przeżył. My tym rozrzutnikiem ogólnie dawniej, jak chlewnia funkcjonowała, jeszcze ta na 500 sztuk świń, którą zaraz wam postaram się pokazać, ojciec nim wywoził prawie 200 ton obornika, także on już swoje przepracował. 200 ton gnoju rocznie, to sobie ktoś może wyobrazić, ile to 3,5 tonówką jest razy się obrócić. Brony piątki. Taka wiata na maszyny. Prasa zwijająca Arobale 12-12.
ładowacz chwytakowy, potocznie zwany cyklop UNHZ500, czeski ładowacz, chodzi jak żyleta. No trochę trzeba by było pierścionki na tłokach poprawić, bo przestaje trzymać nieraz i się opuszcza sam od siebie. Przewracarka, pająk, jak to woli tak nazywa, jeszcze stara fara, krej szeru, czy jakiś pierun, jeszcze zapinana na dysiel. Grabarko, przewracarka, chociaż my nie potrafimy jej ustawić do przewracania. Piątka, gwiazdówka i taka przyczepa do przeróżnych rzeczy, zrobiona przez mojego dziadka i ojca z rozsiewacza nawozu RCW. Tutaj deseczki, proszę, ładnie poukładane. Mamy też tartak, tam jest obrzynarka. Tutaj jest tartaczek, wydajność jakieś 5 kubików dziennie. Niedużo, ale zawsze coś. Szklarenka na pomidorki. Pomidorki, ogóreczki. Coś ich zawsze, żeby było. Kolejna beczka, 2,5 tysiąca litrów, tym razem na wodę. Oraz stara pompa do grzejówki. Tutaj mamy kolejne stado, 11 sztuk takich rocznych, roczne bycki i jałówki. Do mąki przyszły. Tuż 200 metrów pod domem chlewnia na 500 sztuk świń. No i obok chlewni oczywiście standardowo silos na paszę. Michał chyba gdzieś za 35 ton zmieści. Jak ktoś jest bardziej doinformowany, to bardzo bym prosił napisać w komentarzu, ile dokładnie do tego silosa zmieści się paszy. A jeszcze bym zapomniał, jeszcze takich z maszyn samoróbek są opony 6 złączonych ze sobą. Na wiosnę po wywożeniu obornika gnojówki wjeżdżamy takim sprzętem i rozgarnujemy po całym polu. Zapobiegamy wypaleniu przez obornik właśnie czasem traw. Po kurzenicach to różnie bywa. Wywalamy przy okazji darń z jakąś starą trawę, która została z zeszłego roku, jakieś kretówki, kopce jak są, wiadomo, takimi oponami przelecieć, lepsza robota niż bronami, naprawdę polecam. Wchodzimy do środka, tu mamy takie pomieszczenie socjalne, tam miało być biuro, ale do niczego nie doszło, tam miała być łazienka, ale też, no, znamy wszyscy sytuację w Polsce, jeśli chodzi o pogłowie trzody chlewnej. Wchodzimy do środka i tutaj na pierwszej hali przez zimę trzymamy nasze stado, średnio tak do 15 sztuk, tu jest średnio na głębokiej ściółce, także stoją, chyba że zapomnę sobie zakręcić wodę, no to wtedy już nie ma wyjścia. Tam gdzieś na poprzednim filmie już widzieliście, jak w zimie tutaj działałem zetorem z zalanej stajni, znaczy z chlewni, zalałem, zapomniałem zakręcić korka, nalało się za dołu karmników, przelało się, no i tyle było z tego. Dobrze, że przynajmniej tu przemyślane, jedna hala jest oddzielona od drugiej murem, a na drugiej hali, po drugiej stronie trzymamy siano. I tak to właśnie wygląda. Wszystko było w pełni zmechanizowane. Jeden baniak, ten co tutaj jest, był dorobiony, bo wcześniej woda się, tyle ile po prostu potrzeba było, to woda się sama uzupełniała, ale na jednej hali było 200 sztuk, na drugiej hali było 300. No i po prostu trzeba by było, po pierwszym rzucie trzeba było dorobić tamte właśnie dwa baniaki, bo nie nadążały z napełnianiem wody dla tych sztuk. Paszociągi, wszystko zmechanizowane, ile trzeba było, tyle paszy się dosypywało. No ale wszystko było w porządku, dopóki mnie do Unii nie weszli. Jak do Unii weszli my, no to wszystkie ubojnie zaczęli sprzedawać.
Wszystko, co państwowe, zaczęli prywatyzować, zaczęto likwidować gospodarstwa, nawet te małe, polskiego rolnika. Sami dobrze wiemy, jaka sytuacja jest teraz. Co tu dużo powiedzieć? No, tyle z prezentacji gospodarstwa. Ja bym wam bardzo chciał podziękować za te 1000. Od 2018 do teraz, no, powiem, że sam jestem zaskoczony, że dobite jest to. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem tak wzruszony tym, że jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za to. I mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy obchodzić 1100, w następnym roku 1200 i tak dalej do 10 tysięcy. Jeszcze tam postaram zrobić film, odcinek 11 bodajże, ze starych czasów PGR, PRL. Już tam przy niektórych źródłach już filmy już są nowe, także coś ich się przymontuje. Muzykę powkleja, jeszcze film Siano Kłosów będzie na pewno, o żniwach nie wspominając. Tutaj trzeba będzie belę poukładać, też coś nagramy, gnój wywieźć. No, roboty co nie miara na gospodarce, nigdy pracy nie brakuje. Także filmy będą, są, będą i zobaczymy, jak długo pociągnę. Czy mnie YouTube też jeszcze nie zniszczy, tak jak niektóre kanały przestaje nagrywać, bo YouTube zaczął im zasięgi ciąć i się posypało. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Bóg zapłać wam serdeczne i trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.